zimą strona życia. Serwis internetowy, czyli cukierskie leci. Taki sparing, jak można podsumować? Chyba fajna lekcja też dla trenera, który cały czas poznaje drużynę, a dla Was jako piłkarzy? No na pewno potrzebujemy teraz, ponieważ wdrażamy nowe aspekty taktyczne do naszej gry, także taki sparing na pewno nam się przydał. Wiele z niego wyciągniemy, także pozytywnie patrzę w przyszłość i co, będziemy trenować i poprawiać te rzeczy, które dzisiaj nie funkcjonowały. A dla Ciebie, no bo też no przedłużał się trochę Twój powrót, też nie ukrywajmy, tak? No bo też trener Stokowiec się mówi, że jeszcze nie jesteś gotowy, że tam mocno odczuwałeś jeszcze jakby te braki, tak? Te fizyczne czy tak dalej. Dzisiaj jak się czułeś na tym? Tak. No dzisiaj już na pewno było dużo lepiej. Czekałem na ten powrót, także cieszę się, że wróciłem, że już zagrałem pierwszy sparing. Co, teraz będę ciężko pracował i będę czekał na kolejne minuty. Ale to już odczuwasz po sobie, że to już jest powiedzmy forma na ileś minut w lidze, czy jeszcze tego debiutu ligowego nie należy się spodziewać już w Krakowie? Czy możemy na przykład? Wszystko zależy od decyzji trenera. No, na pewno jeszcze muszę troszkę fizycznie popracować, ale idzie to do przodu, także myślę, że za niedługo na pewno jeśli będę to przeglądał, czeka mnie debiut w Ekstraklasie. Podpytam o to, no bo nie ukrywajmy, dla nas to był szok, że trenera Stokowca już nie ma. Dla Was? No niespodzianka, no ale taka decyzja padła, musimy uszanować, mamy nowego trenera, wierzymy w niego i patrzymy tylko pozytywnie do przodu. Dużo mieliśmy gierek taktycznych, trener nam wdrażał sporo właśnie tej taktyki, także no co, no przygotowujemy się na pewno już pod Wisłę. Teraz przeanalizujemy sparing i patrzymy tylko pozytywnie. Punktowo myślę, nie było aż tak źle. A jak oglądałeś te mecze ligowe, no bo pewnie oglądałeś, to mogło się momentami, myślę, gra lekki podobać? Zdobyć punktowa była w miarę dobra, chociaż stać nas było na więcej punktów. No a co do aspektów, które są do poprawy, to myślę, że to trener jest od tego. Ja jestem od ciężkiej pracy, tak jak i zespół. Odnajdywałeś tą atmosferę na stadionie w Gdańsku, no bo to też w Częstochowie było inaczej troszeczkę. No na pewno. W Krakowie te dwa lata spędziliśmy cały czas na wyjeździe w Bełchatowie. Mimo wszystko kibice bardzo fajnie nas wspierali, no ale tutaj zdecydowanie jest lepsza atmosfera na meczach. Czuć po prostu fajny klimat, także mam nadzieję, że będą nas wspierać kibice i będą naszym 12 zawodnikiem. Kibice Lechii zawsze są 12 zawodnikiem. Dziękujemy.